Targi Stuttgart, CMT 2018 i kolejna marka, tym razem jest to Detlef. Przed chwilką zakończyła się konferencja prasowa tego producenta, który pokazał dwie nowości, jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe. Pierwsza z nich to model SeaJoy, jak sami widzicie 480 QLK, taka jest dokładnie jego nazwa, no i dane techniczne. Sama przyczepa 972 kg, możliwość załadunku 228 kg i cena 17 044 euro. Jej zalety według producenta to przy długości zaledwie 7,06 metra możemy tu zmieścić nawet 7 osób, możemy stworzyć 7 miejsc do spania. No i zobaczcie sami. Z tyłu mamy dwa łóżka dla dzieciaków. Obok oczywiście szafa. No i bardzo duża przestrzeń, jeżeli chodzi o wnętrze. Tam z tyłu to łóżko jest naprawdę duże, tak samo jak mamy możliwość tutaj tego stolika złożenie, tutaj stworzenie kolejnych miejsc do spania, taką naprawdę jedną dużą szafę, a przedzielić ją tylko tutaj w środku. Tak samo tutaj znajdziemy, no już są takie standardy, szafkę do powieszenia ubrań. Kolejne drzwi, to jest oczywiście łazienka, połączona toaleta z prysznicem i zlewem. To jest pierwsza z nowości. Warto też zwrócić uwagę na to, że wszędzie gdzieś tam postarano się upchnąć jakieś schowki. Widzieliście, tu są na dole, tu jest taki podłużny, więc to jest naprawdę dość przestronna przyczepa. No i to też fajny jest element, że z tyłu znajdziemy dodatkowe okno, czyli te dzieciaki, które tam z tyłu na tym łóżeczku piętrowym będą sobie spały, nie są narażone na ciemności albo sztuczne światło. Kolejną propozycją jest przyczepa z serii SeaGo. To jest kolejna propozycja marki Detlef. Tu aż czuć taką nowość, taką świeżość, jak się wchodzi do tej przyczepy. Widać, że to jest naprawdę coś, co zostało zaprezentowane po raz pierwszy. Widać i czuć. Tak wygląda ona w tylnej części. Tu oczywiście aneks kuchenny. Rozkład jest bardzo podobny do standardowego. Tutaj nie ma żadnych wodotrysków. Natomiast jak stwierdzili przedstawiciele marki na konferencji prasowej, taki układ bardzo użytkownikom się podoba i jest to jeden z hitów sprzedażowych Detlefa. Szybki rzut oka jeszcze na dane techniczne. Przyczepa w tym wyposażeniu 20 033 euro. Może tu być 120 kg załadunku. Co więcej, 4 osoby mogą się tu maksymalnie zmieścić. Jest to takie rozwiązanie przede wszystkim dla rodzin. I na to w ogóle Detlef jak najbardziej naciska. Tak się prezentuje z zewnątrz. Nie są to może rozwiązania spektakularne, nie są może to rozwiązania bardzo drogie, ale właśnie przedstawiciele marki na konferencji stwierdzili, że to właśnie takie są najbardziej poszukiwane przez kupujących. No i nie ma się co dziwić, bo obie przyczepy w takich cenach, w takim wyposażeniu i z taką możliwością adaptacji nawet do 7 osób, jak w serii SeaJoy, na pewno przypadnie do gustu właśnie między innymi, przynajmniej takie mam wrażenie, przypadnie do gustu polskim kupującym.